Spokój i dobro kochani. Dziś jest środa 27 grudnia. W liturgii obchodzimy święto świętego Jana, apostoła i Ewangelisty, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Kochani, patron dzisiejszego dnia, święty Jan, uznawany jest bardzo słusznie za umiłowanego ucznia pana Jezusa. On był synem Zebedeusza i matki Salome. Początkowo był uczniem świętego Jana chrzciciela, później natomiast dołączył do pana Jezusa. Święty Jan zajmuje drugie miejsce zaraz po świętym Piotrze, jeśli chodzi o ilość wzmianek w Ewangeliach. Bardzo często, kiedy czytamy Ewangelię, to słyszymy, że Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, A więc oni byli takimi najbardziej zaufanymi uczniami pana Jezusa. Święty Jan był rybakiem i posiadał swoją własną łódź. I nawet podobnież dostarczał swoje ryby na stół arcykapłanom. Co później mogło się przydać, kiedy Piotr to został wpuszczony na dziedziniec tylko dlatego. Że święty Jan miał znajomości. Były takie momenty w życiu świętego Jana, że on jeszcze nie do końca rozumiał, na czym polega misja Pana Jezusa. Wtedy, kiedy wysłał swoją matkę Salomę, do tego, żeby wstawiła się za, za nim i za jego bratem, po to, żeby gdzieś tam znalazł jakiś dobry urząd w momencie, kiedy Jezus dojdzie do władzy. Natomiast później zrozumiał, że Jezusowi chodziło o to Królestwo Boże to duchowe Królestwo Boże. Podczas ostatniej wieczerzy święty Jan opierał się na piersi pana Jezusa i otrzymywał od niego z pierwszej ręki takie informacje, których Jezus może niechętnie udzielał wszystkim pozostałym apostołom. I zauważmy, że później święty Jan, jako jedyny z wszystkich apostołów, był pod krzyżem, wytrwał do końca. Wszyscy inni rozproszyli się łącznie ze świętym Piotrem, a święty Jan tam był razem z Matką Jezusa. I tam również pod krzyżem otrzymał testament kiedy Jezus powiedział do Maryi, matko to syn Twój, synu to matka Twoja. I aż do końca święty Jan opiekował się Maryją, dokończył swojego życia w Efezie, przeżył około 100 lat. Jan był stałym towarzyszem świętego Piotra i wraz z Piotrem uzdrawiali, wraz z Piotrem również byli więzieni, prześladowani choćby i ten moment kiedy w dziejach apostolskich opisywany jest kiedy Piotr i Jan wchodzili do świątyni aby się pomodlić i spotkali paralityka i powiedzieli do niego spójrz na nas nie mamy srebra ani złota ale to co mamy dajemy ci w imię Jezusa Chrystusa wstań i chodź podania mówią że święty Jan był prześladowany przez cesarza Domicjana który patrząc na świętego Jana jako starca nie śmiał go ściąć więc wysłał go na wyspę Patmos na morze egejskim Myśląc, że starzec sobie nie poradzi w takich trudnych warunkach na takiej wyspie, która jest niezamieszkana, która jest skalista, a jednak święty Jan sobie poradził. Więc Domicjan spróbował go otruć. Być może, kochani, spotkaliście się z takim zwyczajem, że w dzień świętego Jana, czyli 27 grudnia, święci się w kościele wino i podaje się wiernym do napicia się. Jest to zwyczaj, który nawiązuje do tej legendy, że kiedy cesarz Domicjan próbował otruć świętego Jana, kiedy podał mu zatrute wino w kielichu i święty Jan uczynił znak krzyża nad tym zatrutym winem, to kielich pękł i wino się rozlało i nie dokonało żadnej szkody. Święty Jan napisał trzy listy: Apokalipsę i Ewangelię. Kiedy pisał Ewangelię według swojego podania, miał już przy sobie Ewangelie synoptyczne. Czyli Ewangelii według Świętego Mateusza, Marka i Łukasza. A więc nie nawiązywał już do tamtych rzeczy, które już zostały opisane przez tamtych Ewangelistów, chyba że uzupełniał ewentualnie, natomiast poszerzał o te wszystkie informacje, które zaczerpnął ze swojego własnego doświadczenia. Symbolem Świętego Jana jest orzeł, dlatego że on głębią i polotem przewyższa Ewangelistów synoptycznych. Również najważniejszy kościół świata, to znaczy bazylika, która jako pierwsza została dedykowana, tak zwana bazylika Zbawiciela, która funkcjonuje pod nazwą Bazylika Świętych Janów, Świętego Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty na Lateranie. Jest nazwana matką wszystkich kościołów. A dzisiejsza Ewangelia, kochani, opowiada o tym wydarzeniu, kiedy po zmartwychwstaniu Maria Magdalena przybiegła do apostołów i powiedziała: Zabrano pana z grobu i nie wiadomo, gdzie go położono. I wtedy święty Piotr i święty Jan pobiegli do grobu. Jan, jako ten, który był młodszy, dobiegł pierwszy do grobu, ale nie wszedł pierwszy, poczekał na świętego Piotra. Święty Piotr wszedł do grobu, później wszedł również Jan. Ujrzał i uwierzył. Wielu ludzi, wielu komentatorów mówi, że święty Piotr jest przedstawicielem hierarchii, święty Jan, natomiast charyzmatu. Jedno i drugie Kościołowi są bardzo potrzebne, natomiast charyzmat zawsze czeka na hierarchię. Do momentu, kiedy hierarchia się nie wypowie, to charyzmat milczy, nie działa. To jest bardzo ważne, kochani, to wielokrotnie już mówiliśmy na zielonym paswisku, że Kościołowi potrzebne są te dwa płuca: hierarchia i charyzmat. Jeśli będzie tylko hierarchia, to będzie taka skosniała struktura Kościoła, która będzie bezduszna. Jeśli będzie tylko charyzmat bez hierarchii, to będzie to anarchia. To kochani, co mnie jakoś tak najbardziej ujmuje, jeśli chodzi o postać świętego Jana Apostoła i Ewangelisty, to mianowicie, że był umiłowanym uczniem Pana Jezusa. Czuł się przez Jezusa kochanym i gotów był, aby podjąć to ryzyko, aby pójść i stanąć pod krzyżem, obok Pana Jezusa, który jest pogardzany, który jest opluwany. Łatwo jest być obok Pana Jezusa, wtedy, kiedy on jest podziwiany, kiedy krzyczą na Jego chwałę, ale wtedy, kiedy wszyscy obracają się przeciwko Panu Jezusowi, wtedy stanąć pod krzyżem, wtedy jest dopiero sztuka. Zauważcie, zrobił to jako jedyny z wszystkich apostołów. Jako jedyny z wszystkich apostołów, on umarł śmiercią naturalną. Wszyscy pozostali zginęli śmiercią męczeńską. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Do jutra.